Akcja! Witajcie w mojej, znaczy w naszej kuchni. Kilka osób prosiło mnie, żebym pokazała Wam naszą organizację kuchni. Co prawda nie jest ona jeszcze tak w 100% skończona, ale to co jest, mogę Wam już pokazać. Może zacznijmy od naszego barku, czy też wyspy. Nie wiem, jak to się tak konkretnie nazywa. Stoi tutaj misa, którą kupiliśmy w sklepie Action. Kosztowała nas 20 zł. A ja wygląda, jakby kosztowała ze 200. Milion co najmniej. Euro. Tutaj trzymamy z reguły jakieś właśnie pomidoreczki. Pod wyspą mamy deskę, również z Actiona. Z reguły ona leży na stoliku kawowym i tutaj sobie coś tam zawsze kładziemy, jakąś kawkę, herbatkę. A z czego ta jest? Drzewo mango, tak jak nasz stół. Czyli możesz położyć i pokazać, że jest jak kameleon. Dokładnie. Jest to samo drewno, tylko to jest zaolejowane, a to nie i troszkę takie ślady się zrobiły. Ale urok drewna. Tak, dokładnie. Idziemy dalej. Pierwsza szuflada zawiera pierdoły faceta. Jakieś słuchawki, jakieś takie do gazu, do nabijania, tutaj jakaś latarka, jakieś długopisiki. Nożyczki. No musi być, w każdym domu musi być szuflada z pierdołami. Jeszcze mi brakuje szuflady ze śrubkami, ale spokojnie. Ale nie w kuchni. Tam już myślę nad tym. Kolejna szuflada to są nasze teraz takie zbrojenie w tych czasach, kwarantanna i tak dalej, tak? Maseczki, jakieś dezynfekcje, jakieś na odporność, deodora, jakieś krople na kleszcze. No takie, taka podręczna apteczka. Tak? Trzecia szuflada zawiera moje suple, bo musicie wiedzieć, że zaczęłam ćwiczyć. Na razie mi nie idzie, ale ćwiczę. Tutaj mamy, to jest karuzela, to nie jest nerka, karuzela. Tak, w karuzeli mamy patelnię. Ona się tak fajnie obraca, nie trzeba tam jakoś głęboko sięgać, gdzie w szafkach na przykład, jak kiedyś mieszkałam z rodzicami, to był dramat. Żeby coś sięgnąć, trzeba było wszystko wyjąć. A tutaj sobie ładnie obracamy i wszystko mamy pod ręką. Idziemy dalej. A dlaczego tutaj są patelnie? Bo tutaj jest kuchenka. Płyta indukcyjna. Tak. Zapala światło dla lepszego efektu. Proszę opowiadać, co się znajduje dalej. Tutaj mamy wazonie z Ikei. Stwierdziliśmy, że to fajnie będzie wyglądało, jak sobie tu wsadzimy jakieś łyżki drewniane, jakieś pędzelki do smarowania. Tak. I to tak fajnie wygląda. Bardzo nam się podobało i stwierdziliśmy, że musimy to mieć. Papier włoski z mojej firmy. Tutaj pod... A, jeszcze nerka. Ten, cargo, przepraszam. Tu mamy nasze przyprawy, które nie mieszczą się pod kuchenką. Umieściliśmy je w takich fajnych pudełeczkach, które można kupić oczywiście w Actionie. I od razu jest tak fajniej, poręczniej. Wszystko jest w jednym miejscu, gdzie się nie wala. I mamy takie trzy obok siebie. Tutaj są te pestki dyni, lupy. Tutaj mamy jakieś oliwy, octy, oleje. Wszystko jest w jednym miejscu. Wysuwam, czyli mam takie podręczne podczas gotowania. Dokładnie. O, tutaj jest taki lekki bałagan, bo to jest fajne, ale jedyne jakie tu się mieszczą te do przypraw są takie podłużne i one mi się nie podobają, bo one nie mają sitka, ja nie lubię ten, bo ja zawsze przesypuję i tu już jest pieprznie na przykład. Albo słono. Albo słono na przykład. Tak więc szuflada z przyprawami, przynajmniej z tymi korytkami z Ikei sprawdza się tak sobie. Lepszym rozwiązaniem oczywiście jest taki tutaj pojemnik, tak, gdzie można sobie sypnąć na grubo albo przez takie siteczko. No i podzieliliśmy to tak na taką mniej więcej połowę. No to są przyprawy, to są jakieś sody, jakieś proszki, jakieś do sałatek, oczywiście kostki. No i to wszystko. Nie nagrzewa się tak naprawdę, bo niektórzy mówili, że będzie się nagrzewało, że tutaj się będzie coś skraplać. Ale ja jeszcze nie zauważyłam, żeby coś się z tą szufladą działo. Nic, ani się jeszcze nie nagrzewa, się nie ani nic. Nie. W kolejnej szufladzie też są takie podręczne rzeczy do gotowania. Prawie wszystkie.
Jakieś łopatki, jakieś siteczka, klipsiki do zamykania suchych rzeczy, to wszystko jest z Ikei. Ten pojemnik również. Tutaj do siekania na przykład cebulki, bo ja nie lubię kroić. Lepsze jest to dla mnie. Tutaj jakaś ostrzałka, także wszystko mamy pod ręką. W następnej szufladzie jest miszmasz. To na ciepłe garnki z Ikei. Tutaj do sałaty, do odsączania. To jest do odmieszania mąki. Ja w tym robię ciasto na naleśnik. Tak. No i tutaj są jakieś sitka i mamy stolnicę z Ikei, której jeszcze nie używaliśmy. Bo my bardzo dużo gotujemy i pieczemy. Tak, ale taka podręczna, no nie jest taka wielka locha jak takie drewniane, prawda? No byśmy nie mieli, no w sumie do spiżarni, ale za duża. Dobra, lecimy. Także tu wymyśliliśmy właśnie w taki sposób. Gotujemy, mamy przyprawy, chcemy coś zamerdać, mamy czym zamerdać, oprócz tego łyżki, wiem, niehigieniczne, ale jakże modne i wyglądają zajebiaszczo. Także tu je mamy. Tu jest prezent, który dostaliśmy przy odwiedzinach. Tutaj pozdrawiamy Cię, Sławku, razem z Ewą. Tak. Także i ciocią Jadzią. Piękne tutaj, to jest chyba język teściowej się nazywa, solniczki, pieprzniczki, także używamy namiętnie. Tak, to kupiliśmy kiedyś w porywach, jak jeszcze w ogóle nie było chyba w planach domu, tylko mieszkanie. I to kupiliśmy w Biedronce i chyba to wymienimy, bo mi to w ogóle do niczego nie pasuje. I chyba wymienimy na takie z Ikei drewnopodobne. Pójdzie na działkę. Właśnie, na działkę. No tutaj jest sól, tu jest cukier trzcinowy. To jest świetny moździerz. Nigdzie nie znaleźliśmy takiego fajnego, bo wszędzie są takie gładkie, jakieś marmurkowe. One tak dobrze nie ścierają tych ziaren. A to jest moździerz z Lidla. Zabrałam mamusi. Bo nie ma lepszego niż ten. Naprawdę, używaliśmy innych. No są nawet drewniane, ale no ja nie wiem jak to się sprawdza. Chyba nie jest dobry, jest... bo on jest taki bardzo chropowaty. Tak. Jak wrzucicie coś, cokolwiek, to on parę razy przejedziecie tą pałką i zaraz to zetrze na miazgę. Także jest git. Tutaj są jakieś sosy, shirachy, tak? Mówię dobrze. Tu są jakieś słodko-kwaśne, jakieś ostre. Ja tego nie jadę. To jest dobre. Dla wielbicieli tego, co lubią, żeby piekło dwa razy, to polecam. To jest dobra cena, polski producent. Tak, tu są nasze miotki do herbaty. Używamy z maliną, z cynamonem i zwykły z pyłkiem i propolisem. Bardzo dobre, polecamy. Tutaj też jeszcze jest miodzik, który mama chyba przywiozła z Albanii. Nie wiem, tak mi się wydaje, chyba kasztanowy. Też jest bardzo dobry i on tutaj ma taką łyżeczkę. Proszę zobaczyć. Profesjonalnie. Cisza. No i tutaj podręczne nasze rzeczy, czyli musli, które jem codziennie na śniadanie, kawka i sól. To jest cukier. A, co za cukier? Nie używamy zawsze. Cukier. Te pojemniki są szczelne, więc kawa tutaj nie traci swoich zapachów, właściwości i tak dalej. Dobrze. Może przejdziemy jeszcze do góry. Tutaj my nie mamy jeszcze dużo rzeczy. Za dużo się nie dzieje. Tak, nie mamy jeszcze dużo rzeczy, no musimy jeszcze trochę kupić, tak? No ale to wszystko z czasem. Tutaj jest jakaś miseczka, tu są miseczki, które kupiliśmy sobie w Biedronce. Bardzo fajne, jak jeszcze kiedyś będą, to na pewno kupię, bo kupiliśmy tylko dwie. Kieliszki, które zostały tylko pięć. Bo nam Teodor pierwszego dnia, kiedy się tu wprowadziliśmy, stukł. Na szczęście. Tak, na szczęście. Nalaliśmy sobie winka, a on się chciał ucieszyć razem z nami, wskoczył na nas i wytrącił jeden kieliszek z ręki. No tutaj to są jakieś słoiki, które mi się nie podobają, nie wiem czemu tu stoją. Ja potrzebuję takich słoików. No dobrze, ale to nie na widoku. Tutaj są kolejne miseczki z Biedronki. Takie tylko no jak widzicie, no szafka stoi pusta, żeśmy wsadzili jakiegoś bubla. Przepraszam, prezent od... prezent od szwagierki. No właśnie. Na fondy, żeby po prostu tutaj coś stało. Także mamy tutaj... no pusto dosyć jest. Jakieś miski jeszcze są tutaj. Z banuszki. Z banuszki. Też fancy z banuszki, które tutaj podostawaliśmy też w prezentach, jak się wprowadziliśmy. Tu miski z Exiona, bardzo fajne takie. To są bambusowe, prawda? Tak. Bambusowe. Także widzicie, że jeszcze jest pusto. Ta szafka jest w ogóle cała pusta, nieużywana. Tak.
Tak więc słuchajcie, pracujemy usilnie nad tym, żeby jakoś, żeby jakoś je zapełnić. Jak otworzą IKEA, to ja napadnę. Na tutaj kącik na odkażanie. Jak byliśmy jeszcze podczas budowy naszego domu, to tutaj przyjeżdżali do nas ludzie oglądać, jak tam nam idzie i tak dalej. Tutaj mamy taką wódeczkę weselną, trzymamy ją na specjalne okazje, ale akurat tutaj dostaliśmy taką wódeczkę od przez sympatycznej pary, która nas odwiedziła. Miejmy nadzieję, że się wzięli za budowanie tego samego domu. Także widzicie, że powoli wypijamy, aczkolwiek tego trochę jest, także w chwili kryzysu można sobie po prostu zaserwować coś takiego. A ja mogę wam podpowiedzieć, że na przykład nie przemyśleliśmy tego kontaktu i po przeciwnej stronie. Jest troszeczkę za daleko, znaczy no sięgnę, tak? Ale jest mniej wygodne niż jakby było jak tutaj. A poza nie, tym... Nie wzięliśmy pod uwagę tego, że blat jest 60 cm i powinniśmy go dać no na przykład no, tu na styku. Tak, ale to są takie i tak rzadko z niego korzystam. Tak, dokładnie. Ominęliśmy tą szafeczkę. Tutaj są nasze pojemniki na jedzenie, bo sobie z reguły gotujemy obiad, to sobie gotujemy na 2 dni i sobie dzielimy na porcje odważone, żeby było fajnie, żeby nie trzeba było gotować codziennie. I tutaj chyba też jest grill elektryczny. No takie duperele plastikowe. O, tak. To jest chyba jedyna nasza szafka dolna. To jest jedyna szafka, którą mamy właśnie tak, w tym dolnym pasie. Reszta to są szuflady i szczerze wam powiem, że lepiej wydać tak, trochę więcej i mieć szuflady niż takie szafki. Dokładnie. Tutaj jest nerka i tutaj trzymamy nasze garnki z IKEA. Wszystkie mamy z IKEA. Ten jeszcze chyba był nieużywany. Ja jestem słabą kucharką, chociaż ostatnio ja cały czas gotuję. Ja nie mam czasu, ja buduję. I tutaj również są garnki. Tutaj jest specjalny garnek, który jest kupiony tylko z jednej okazji, żeby ugotować w nim barszcz na Wigilię. Musiałam go kupić. Nie było wyjścia. Dobra. Tutaj jest zmywarka. Zmywarka pusta, prawda? Troszkę napełniona. No wiecie, brudne gary. Tutaj mamy takie fajne pudełko, które kupiłam na Allegro. Na... jak to się nazywa? Kostki? Tabletki. Tabletki do zmywarek. No i tak stoi, ładnie to wygląda. Tutaj muszę tego kwiatka jeszcze zasadzić, bo dostałam od Ewy, którą serdecznie pozdrawiam. A tutaj posiałam jakieś nasionka, które dostałam razem z tymi miotkami. Ale co z tego wyrośnie i czy wyrośnie, to nie wiem. Ja raczej nie mam ręki do kwiatów. No tutaj jest nasz zlew, już wycofany Domsio z IKEA. I spełnia się rewelacyjnie, duża tak, komora. Jest na przykład super, taką deskę, którą mamy po wycięciu, można bez problemu w niej umyć. Tak. Także nie dwukomorowe przy zmywarkach, tylko jeden duży zlew z jedną komorą, bo to wiadomo, że i tak myjemy duże gabaryty, które się nie zmieszczą w zmywarce. Dokładnie. No i oczywiście tutaj jest płyn. Przydaliśmy sobie w takie fajniejsze pudełeczko, no bo takie w takim zwykłym to nieładnie. No i no, odkażasz, no bo w tych czasach trzeba się odkażać. Tu jest ten wycięty blat. Kawałek blatu stąd. Nie stąd, stamtąd. Z pod płyty indukcji. Tak, dokładnie. Nasze noże, nasza kolekcja, czyli Łukasza kolekcja desek, bo to nie moja. No i przechodzimy do szuflad. A, jeszcze nie powiedziałam, że mamy śmietnik podzielony na 3 komory. W tym momencie... Tak, i w tym momencie byśmy jednak chyba zrobili 80. Tam jest więcej wtedy tych pojemników, łatwiej to segregować, tutaj trochę mało tego miejsca jest, więc tu byśmy się zastanowili nad 80. Kolejne to są nasze sztućce. Te organizery są z IKEA. Tutaj jest jeden cały ten i tutaj jest jedna taka wstaweczka, żeby tu wstrzymać jakieś właśnie pierdoły, no do pizzy, tutaj są jakieś szpatułki, no wiadomo. Dalej trzymamy jakieś ściereczki. I wiadomo, trzeba powiedzieć, przy zmywarce trzeba mieć dużo kompletów sztućce. Tak, my mamy 3. Tak, tutaj mamy jakieś ściereczki, rękawice, te worki na śmieci, gąbeczki, to wszystko mamy w tej szufladzie. W następnej szufladzie jest różowy komplet z IKEA. I mamy tutaj te podstawki z IKEA, bardzo fajnie to trzyma. I w następnej szufladzie mamy czarny, przesuń się, czarny komplet
On był chyba z Black Red White. To był chyba pierwszy, jedna z pierwszych rzeczy, które kupiliśmy w ogóle. No i tutaj też musimy dokupić sobie te podstawki z Ikei. No na razie stoją, bo stoją, ale... No, ale trzymają się, no patrzcie. Prawie się nie ruszają. No, tutaj kolejna też jest... karuzela. Tak, ale tak słabo używana. Tu mamy tylko chyba trzy miski. Wszystkie są z Ikei. Te są chyba też już wycofane, już ich nie ma. Widać, że są przetyrane, bo jak budowaliśmy, to żarliśmy z nich chipsy. Wieczorem po budowie. No i tutaj też na razie jeszcze nic takiego nie ma, tak? Czajnik z Lidla. Mamusia nam kiedyś chyba kupiła. Tutaj jest chlebak z Ikei. Nasz ekspres z Philipsa. Tutaj też jest mało rzeczy, ale ja na pewno nakupuję, bo ja uwielbiam kubki, tylko na razie się powstrzymuję, bo mamy inne wydatki. No i tutaj mamy nasze kubeczki wszystkie. Szkoda, że tych już nie ma, bo też nam Theodor stukł, a bardzo mi się podobają. Szkoda, że nie ma też w innych kolorach. Są tylko takie transparentne. Tutaj natomiast mamy nasze jakieś filiżanki do kawy. Na przykład te bardzo lubimy. One były kupione w Pepco. Te są z Ikei, te są z Biedronki. To dostaliśmy od mojej siostry. Te są z Pepco, też chyba ze 2 złote kosztowały. Złotówkę. Złotówkę, to dlatego wzięliśmy, bo tak wyglądowo to nie są jakieś rewelacyjne, ale fajnie się z nich pije. Dzbanki, na które tutaj czeka sezon letni, będziemy robić jakieś limoniady. Dokładnie. A tam jest pusto. Tam nic nie ma. Następna szuflada to są moje herbaty. Nie ma ich za dużo, ale jakaś tam kolekcja jest. Tutaj są takie podstaweczki fajne na zużytą torebeczkę. Action. To jest naprawdę sklep z skarbami. Tutaj są nasze deski do krojenia, jakieś deski do podawania. Tu są do tapas chyba, tak? Dobrze mówię? To jest świąteczne, a jeszcze tego nigdy nie używaliśmy. W Homli kiedyś kupiłam. A tu są nasze pokrywki do garnków i pokrywki do patelni. I tutaj wszędzie, w każdej szufladach sobie wyłożyliśmy taką matą, żeby to się nie ślizgało, żeby to się nie brudziło. Przechodzimy dalej. Tu chyba jest tylko... Nic nie ma. Na tort. Tortownica, tam wyżej są zasilacze od światła. Tutaj mamy no jakieś do pieczenia, jakiś papier, jakaś folia. Tutaj takie z Ikei sobie kupiliśmy woreczki strunowe, fajne. Nie użyliśmy ich jeszcze? Jeszcze nie. Tutaj mamy też do pieczenia, ale też jeszcze nie używaliśmy z Tupperware'u. Kiedyś sprzedawałam, trudniłam się tym. No i tutaj mamy szafeczkę, w której też jeszcze dużo rzeczy nie ma. I kiedyś sobie to wymienimy, bo to jest taka długa szafka. No tam jest pusto w ogóle. Tak, i tu sobie zrobimy tą półkę tutaj gdzieś, a tu jeszcze sobie zrobimy dwie szuflady, bo te szuflady fajne, takie ukryte. Bardzo mi się podobają. Tu są takie duperelki, tu jest nasz blender, tu jest moja znienawidzona szuflada z jakimiś śmieciami. Męska szuflada. No niestety, musi być taka szuflada. I jeszcze mamy jest tutaj... Wszystko, tam jest spółka, ale jest bardzo wysoko, to też jest pusta. Tak, tutaj to wszystko. No i mogę wam jeszcze pokazać moją spiżarnię, w której jest wszystko. Korono zapasy. Tak, tu jest nasza chemia naprzeciwko, jakieś do mycia. O, polecam wam. Pięknie to pachnie. I mają fajne do kuchni, to jest zajebiste, naprawdę. Pokaż firmę, tu nie będziesz musiała odpowiadać w komentarzach. Tak, bardzo fajne. Jak sobie popsikam w domu, jak i w ogóle w całym domu psikam, ale też często psikam na... Na mnie. Na kanapę, na zasłony i tak ładnie pachnie w domu. Teraz kupiłam jeszcze takie, używam. No, zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. No, cała chemia, tutaj jakieś papiery, tu są Teodora żarcie. Tu jest nasze żarcie, jakieś makarony, jakieś puszki. Ale wiecie, w dobie kryzysu trzeba mieć spiżarkę zabezpieczoną, aczkolwiek wiem, że na pewno niektórzy mają o wiele lepiej tak zgromadzone zapasy, no ale nam to wystarcza. Tam jakieś pudła jeszcze. Tak. I jakiś koszyk. I koszyk na grzyby. Tak. I to wszystko, co mamy w naszej kuchni. Na pewno jeszcze coś będzie dochodzić. Na pewno ja pójdę na zakupy, jak w końcu już nie będę musiała odkładać na ogrodzenie, na kostkę brukową i jeszcze inne rzeczy, to sobie pokupuję jeszcze inne buperele i wam pokażemy na pewno. A teraz
mogę Wam tylko podziękować za uwagę i życzyć miłego wieczoru. Pa! Nara!